W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku w ramach akcji Wakacje z MCK odbywa się cykl spotkań pod tytułem Nie ma spania bez czytania. Powstał on w celu propagowania codziennego czytania dzieciom i zachęcania rodziców do kreatywnego wspólnego spędzania czasu z dziećmi. W trakcie spotkań prezentowane są bajki. W przygotowanie mini przedstawień oprócz pracowników Centrum Kultury włączają się również rodzice. W środę odbyło się kolejne wakacyjne spotkanie w tym cyklu. Inicjatywa powstała w Miejskim Centrum Kultury kilka lat temu. Naszym celem jest zachęcanie dzieci do czytania, występowania na scenie. Dzieci rozmawiają, odpowiadają na pytania, dostają drobne upominki. Jeżeli zaszczepi się chęć czytania w najmłodszym wieku, potem człowiek nie odstępuje książki. Zawsze staramy się uświadamiać, że w czytaniu możemy przenieść się w inną krainę marzenia, uczyć ciekawych rzeczy. Każda bajka dobrze się kończy. Dzieci poznają dobre i złe cechy, poprzez zabawy improwizację. Mówią organizatorzy, nie ma spania bez czytania. Przed nami jeszcze dwa podobne spotkania: już dzisiaj zachęcamy wszystkich najmłodszych do udziału. Najbliższe odbędzie...